smakkujaw.pl, śledź w kolorowych sosach szanowych. Przyrządzę dzisiaj fantastyczną przekąskę. Będą to śledzie w sosach szanowych w trzech kolorach. A zatem będziemy potrzebowali 5 filetów śledziowych. To są filety a la Matias. One moczyły się przez godzinkę. Będziemy potrzebowali, ponieważ są to, powiedziałam, śledzie w sosie chrzanowym, w zasadzie w trzech kolorach, więc będziemy potrzebowali chrzan tradycyjny biały i dodamy do niego garść rodzynek. Mamy tutaj już rodzynki namoczone, ponieważ są to suszone owoce, więc one muszą odrobinę nabrać wody i troszeczkę napęcznieć. Będziemy potrzebowali chrzanu z dodatkiem żurawiny i też połączymy go z żurawiną. Mamy ją tutaj już namoczoną. Zużyjemy również chrzanu zielonego, to jest wasabi, czyli chrzan bardzo ostry i dla złagodzenia połączymy go z zielonym groszkiem. Mamy groszek z Bonduela, czyli z zakładów, które znajdują się na terenie regionu kujawskiego. One są w Gniewkowie. Będziemy potrzebowali również świeżo zmielony kolorowy pieprz. Do naszych sosów dodamy również śmietanę. A zatem zabieramy się do pracy. Najpierw pokroimy śledzie. Robimy to w takie mniej więcej centymetrowe paseczki. Skończyliśmy kroić nasze śledzie. Przekładamy do miseczki i za moment odsączymy rodzynki i żurawinę. A zatem bierzemy się za przyrządzanie naszych kolorowych sosów. Do każdej miseczki wkładam po 4 łyżki śmietany. I do kolejnej. I dokładamy 4 łyżeczki chrzanu. I przemieszamy. Chrzan cudownie pachnie. Biały sos mamy już gotowy. Bierzemy się za żurawinowy. I znowu 4 łyżeczki. Wymieszamy. Przyrządzamy sos zielony, 4 łyżeczki, piękny, intensywny kolor. O. Wymieszamy. I kolorowe sosy mamy już gotowe. Wszystkie składniki mamy już przygotowane i zaczynamy układać nasze śledzie. Najpierw wykładamy warstwę sosu zielonego. O, tak nie za dużo, staram się tak w miarę równomiernie rozprowadzić. Jeszcze odrobinkę. I teraz posypiemy świeżo zmielonym pieprzem. Kolorowym i posypiemy zielonym groszkiem. I układamy śledziki i staramy się, żeby śledzie dosyć ciasno poukładać. Ja akurat robię w takiej kolejności, ale naprawdę dowolność układania poszczególnych kolorowych sosów jest zupełnie dowolna. Można to robić według własnych upodobań, można chrzan stosować również z innymi dodatkami, ale tak naprawdę smakują fantastycznie. O, jeszcze tu położymy jeden śledzik i teraz położymy warstwę białą.
tyle będzie w sam raz. Posypiemy świeżo zmielonym pieprzem. I wyłożymy rodzynki. Układamy kolejną warstwę śledzi i znowu staramy się tak dosyć dokładnie zakryć powierzchnię. Sosik żurawinowy. Owoce żurawiny. O, akurat wykorzystamy wszystkie śledziki. Przykryjemy zielonym sosem. I to już resztka sosu. Akurat proporcje były właściwe. O, i posypiemy groszkiem. Tyle będzie już akurat i oprószymy kolejną porcją naszego kolorowego, aromatycznego pieprzu. Już śledzie nasze są prawie gotowe, wyglądają fantastycznie, pięknie, kolorowo, zaręczam, że równie dobrze smakują. I jeszcze przyozdobimy, choć są już bardzo śliczne i kolorowe, ale jeszcze tutaj po dwa listki świeżej listki świeżej natki pietruszki i nasze śledzie są już gotowe, aczkolwiek nie do końca, bo żeby one były bardzo smaczne, powinny postać w lodówce co najmniej 6 godzin, wtedy wszystkie smaki się przegryzą i śledzie będą naprawdę doskonałe, wyborne w smaku i będą przepięknie zdobiły również nasz stół. A zatem życzymy smacznego!